Hej, cześć wszystkim, z tej strony Plastuch. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku gry PotionCraft. Mamy 7 dzień tygodnia, ścieżka alchemika. Została nam mikstura na sen. I myślę, że to będzie naszym dzisiaj głównym motywem. Zjedźmy sobie do naszego ogrodu, zbierzmy co potrzebujemy. I myślę, że możemy ruszać. Tylko mamy... Pozdrowienia, jestem wędrownym kupcem. Mijałem twój sklep i postanowiłem wstąpić. Może spodobają ci się niektóre z moich towarów. Sam z chęcią kupię wasze. Pohandlujemy? To pokaż, co tam masz. Ło, kurde, panie! Panie, kolego! Trochę tego masz. I strona też by się przydała, ale drogo sprzedajesz, mordo. Masz 2000 złota. 2000 zł. Co my możemy kupić od ciebie? Na pewno wiedźmogrzyby. Czy my z wiedźmogrzybów korzystamy? Musimy przede wszystkim przeglądnąć nasz inwentarz. Strasznie dużo schodzi, nie ukrywam. Wiatrokwiatu, którego mamy 16. No tych podstawowych kwiatków tak naprawdę, tak? Przepraszam bardzo. Zielone grzyby masz po taniości, mamy 8, to możemy sobie kupić, myślę, że wszystkie u ciebie, 170. Wiedźmo grzyby, takie rzeczy, które się bardziej opłaca. Wiatrokwiat byśmy kupili całe i potargujemy się, myślę, że tyle. Te korzenie są fajne, one idą w lewo, ten moczarogrzyb. Czy my mamy moczarogrzyba? Mamy 3 tylko. No to kupmy sobie jeszcze wszystkie. Przepraszam bardzo. Coś mi utknęło. Dobra, targujmy się. 430. Możemy ugrać na to prawie 200, więc myślę, że spoko to jest. Utargujmy tak naprawdę maksimum, ile się da. Ło. Czy to się nagrywa? Nagrywa się, bardzo dobrze. Umowa stoi, płacisz 237. Bardzo dobrze. Wstecz, zakończ. Idź w diabły. Zanim zaczniemy obsługiwać następnych klientów, pasuje miksturę na sen zrobić. Tu mamy jedną ścieżkę nieodkrytą. Tu mamy... Nie, tu wiemy. Tu jest jakaś jedna ścieżka. Co jest ze mną dzisiaj? Dobra. I tu mamy jedną ścieżkę, tu jest druga ścieżka. Myślę, że pójdziemy sobie w prawo. W prawo możemy iść na przykład... Aha, brązowy grzyb jest bardzo fajny, tylko no niestety nie mamy jego za dużo. Czym możemy iść w prawo? Na pewno wodokwiatami. A w dół możemy iść terrarium. Też możemy iść zielonym grzybem. I myślę, że zielonym grzybem pójdziemy raz na pewno. Wymieszajmy go sobie. Cyk, 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 cyk. No bo chciałbym zrobić na pewno skończyć drugi rozdział, miksturę na sen zrobić. I pójdziemy sobie naszymi wodokwiatami. Wymieszajmy sobie, potuptajmy. Ło, kto do mnie pisze o tej godzinie? To jest nienormalne. Że już wyciszamy telefon i ignorujemy. To jest nienormalna godzina. Piątek, godzina 18, a ci tyłek zawracają. No nic, idziemy dalej, tuptamy dalej i mieszamy, zobaczmy dokąd my tak naprawdę tym dojedziemy. Jeszcze. Czy my mapę mamy? No właśnie, mapę mamy praktycznie na zerowy poziom, dlatego nic nie widzimy. Tą mapę sobie będziemy musieli trochę podreperować, ale proszę bardzo, znaleźliśmy. Czym by tu teraz zjechać w dół? Moglibyśmy raz wodokwiata wrzucić, żeby troszkę zajechać. I jedną terrarię. Cyk. I zjeżdżamy w dół. I teraz będziemy dolewać wody. Tak mi się wydaje. Żeby... Znaczy na pewno nie tak mi się wydaje, tylko na pewno. Dolejemy sobie wody, żeby wyrównać do tego poziomu, żeby wbić trójeczkę. O, dobra, chyba za bardzo tą chochlą trochę pojechałem. Ale zobaczymy. Wolniej tą wodą, wolniej. No, dobra, jeszcze troszkę chochlą. Troszkę, dosłownie na centymetry. Cyk. Jeszcze. Czy nam się to uda? Chyba nie. Chyba nie, chyba zepsułem. No wręcz na pewno zepsułem. Dojedźmy tak. Pojedźmy sobie w takim razie do góry trochę. No zepsułem bardzo. Więc musimy wrzucić jeszcze jednego wodokwiata. Cyk, jesteśmy na szczycie. Tak mi się wydaje. Mogę przecież przybliżyć. Boże, co ja robię? I jedźmy tą wodą. To jest szczyt. I patrzcie. Braknie dalej? Jest trójka, proszę bardzo. 5 wodokwiatów. Strasznie dużo będziemy musieli tą miksturę ulepszyć. Mamy miksturę nasenną. Dzień dobry. I nie mamy miejsca. A! Ty, to wiecie co? To leczenie ogra V2 to sobie chyba usuniemy, bo łatwo to zrobić. Łatwo to zrobić. To nie jest problem, żeby to zrobić. Z zielonych grzybków po prostu 2. Usuniemy ją. Tak. Bo musimy, bo to jest trudne do zrobienia. A na razie póki nie mamy lepszych składników, które jadą w prawo. Tak chamsko w prawo. Znaczy, no dobra, mamy, ale mało. No to nie mamy jak za bardzo zaszaleć, szczerze mówiąc. No dobra, mocna mikstura na sen. Śpi aniołku. Zapisz recepturę, ukończ. Dobra robota, udało ci się ukończyć rozdział. W każdym kolejnym rozdziale pojawiają się nowi odwiedzający, typy zamówień, bazy mikstur, kupcy oraz przedmioty do kupienia. Kontynuuj wykonywanie celu na ścieżce alchemika, aby odblokować pełny potencjał swojego sprzętu alchemicznego i odkryć wszystkie tajemnice swojego rzemiosła. Mamy poziom, proszę bardzo, na pewno mapa, bo... No kurde, kasiora jest fajna, no. Poprawia umiejętności handlu, im wyższe one są, tym bardziej opłacalne są początkowe ceny kupowania oraz sprzedawanych towarów. Nie, kasiora. Kasiora. Mój ojciec i ja szliśmy na targa, tu nagle wyskoczył mu dysk. Jesteśmy prawie na miejscu, ale on nie może wysiąść z wózka. Może masz? No i właśnie, to o tym mówiłem. Potuptamy sobie raz. Cyk. I wrzucimy po prostu raz. Przybliżmy sobie to, żebym ja widział, co tu się dzieje. Jedźmy naszą miksturą w dół. Cyk. Jeszcze troszkę. I dolejemy wody. Dobra. Bo chodzi o to, żeby się nasza linia zrównała tą z linią przerywaną. To ja sobie wtedy mogę dolać troszeczkę wody i trójeczkę będziemy mieli. Chyba. Albo i nie. O, mamy trójeczkę. Cyk, nie możemy zapisać, ale ukończ miksturę. Mamy miksturę, możemy ją sprzedać. Cyk, 33, no mało troszkę. Ale możemy z tego 15 złota wyciągnąć więcej. Mamy 48, myślę, że tyle nam starszy, bo tu jest max. Tak naprawdę i tyle. Malutkie, lecz niezwykłe, kłopotliwe stworzenia dostało się do mojego domu. Nawet się nie obejrzałam, a już zdążyło pożreć moje konserwy i zapasy w spiżarni, a teraz co wieczór zjada owsiankę, która zostawiam na rano. Chcę zatruć owsiankę, by w końcu pozbyć się tego złośnika. No to dobra, pomożmy jej. Uważ tą recepturę. Trutka 3, proszę. Targujmy się. 18, czyli prawie 20. No to kasa leci sama. Kasa leci sama. Musimy zarobić, bo w późniejszym etapie będą ulepszenia naszego rzemiosła, które też dużo kosztują. Więc no jest to dosyć problematyczne. Mój dom leży po jednej stronie rzeki, a reszta wsi po drugiej. Za każdym razem, gdy muszę jechać do miasta, robię długi objazd do mostu. Mam tego dość i chcę spróbować zamrozić rzekę, żebym mógł szybko przejechać przez lód. Czy to zadziała? Nie wiem. Czy ci sprzedam? Pewnie, że tak. Raz, dwa, trzy. O, nie. O! Nie trafiłem. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, na 5 i starczy. 72 zł. Przyszedł pan grzybiarz. Witaj, zabrałem dziś w lesie trochę grzybów, może spojrzysz. A jakie ty masz te grzyby? Siarkoplastnik jest spoko. Jest w miarę tani. Bo jest po cenie wywoławczej. Jak to mówią. I kupię. Pewnie będę się targował. Czemu nie? Za 26 mogę ubić. No, powiedziałbym, że praktycznie jeden za darmo. To co ty se krzyczałeś, chłopie, na początku. Niby stary dziadek, nie ma za co żyć, ale ja i tak będę się targował. Alchemiku, potrzebuję kolejnej liczniczej mikstury. Wczoraj broniłem chłopów przed bandytami, prawie ich miałem. Nagle jeden z nich podkradł się za mną i mnie powalił. Na szczęście chłopom udało się uciec i nikt nie został ranny, a ja mam wstrząs mózgu i łeb rozsadza mnie od środka. No i znowu musimy ręcznie robić. Musimy znowu zrobić ręcznie naszą miksturę. Czyli tak naprawdę raz, tak naprawdę dwa. O, prawie jak Michael Jordan, nie? Jedziemy. Teraz troszkę wolniej, bo musimy zrobić trójeczkę. Za trójeczkę dostaniemy więcej pieniążków. No i dolewamy wody. Cyk, 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 cyk. Jeszcze. W dół. I woda. I mamy trójeczkę. Cyk, proszę bardzo. A, no tak. Ukończ. Bardzo proszę. Szkoda, że te lecznicze mikstury sprzedają się tak tanio. W sensie... To jest mikstura, która najczęściej schodzi, a najmniej zarabia. Witaj, alchemiku. Jestem uzdrowicielem i potrzebuję mikstury, aby przywrócić swoje magiczne moce. Mana? Mana. Ty. No ten wodokwiat to, i terraria to schodzą jak głupie. O, no i 66. No i to jest cena. To jest cena, bym powiedział. Bardzo proszę. Dlaczego mój sąsiad zawsze ma obfite plony i tłuste bydło? Ja nic nie mogę wyhodować. Do tego wszystkie moje zwierzęta wyginęły pod koniec zimy. Gdzie tu jaka sprawiedliwość? Nie ma żadnej. Z pewnością masz jakieś mikstury ognia. Potrzebuję, aby pokazać... Spadnie mi reputacja, to na pewno. Ale ja potrzebuję zarobić. Byku. Bardzo proszę. Bardzo proszę, tylko mam nadzieję, że... Znaczy jak dostanę minus 30, to nie boli, bo dalej jesteśmy 4 na plus. To jest taki, wiecie, sąsiad. No przecież to niemożliwe, że sąsiad ma nowego Passata. Za co, skoro nie zarabia? No 20 zł tylko. Mam strasznego pecha z moimi kolegami żołnierzami w koszarach. Po zgaszeniu świateł wszyscy zaczynają chrapać, jak stado świń. Nie pamiętam, kiedy dobrze się wyspałem. Mikstura nasenna. O, bardzo proszę. Akurat tu mieliśmy już ją zrobioną. Prawie 100 za tą potkę. No to jest... To jest rzeczywiście kawał dobrej mikstury. Kończymy na dziś. Znaczy na dziś. Ten dzień tutaj idziemy w kimono. I mamy dzień 8. Ścieżka alchemika. Dzień 3. Napraw maszynę alchemiczną. No właśnie. Czyli to tutaj. Mamy jeszcze do zrobienia. Stwórz miksturę z 3 różnymi efektami. Zdobądź wielkie doświadczenie na mapie alchemii. Wielkie doświadczenie? Nie rozumiem. Stwórz miksturę magiczne widzenie, skok, czar, kwas i berserker. No to już są mikstury dosyć poważne. W sensie no, nie słyszałem o takiej jeszcze. Terrarii mamy. Wodokwiata mamy. Dobre wieści. Wczoraj pojawiła się u mnie nowa maszyna alchemiczna. Urządzenie na pewno cię zainteresuje. Chcesz rzucić okiem? Aha, maszyna alchemiczna 1800. No właśnie. No właśnie, mordo. Mam tyle. Wytargujesz aż tyle? 810 wytarguję. Byku, pewnie, że tak. 990 to kosztuje. Pewnie, że tak. Akurat... I cyk, punkt talentu, handel na pewno jeszcze raz. No tego już... Jeszcze stronę wykupimy, panie kolego. Cyk, cyk, 102 złota. No teraz będziemy musieli sprzedawać wszystko jak popadnie. Nie patrzeć na... Ukończ... Napraw maszynę alchemiczną. Co to, naprawiła się? Naprawiła się, panie kolego. Mhm, no i mamy. Kamienie możemy robić. Przynajmniej ten pierwszy na pewno. Aby ją przywrócić, stwórz rubedo. Okej. Okay. Stwórz nigredo. Powiem tak, czarny kamień, który nazywa się nigredo. Zostawiam to tutaj. Dobra, to jest złe. Dobra, tu mamy mikstura z 4 efektami. No to zaczynają się schody, bo tak jeździć po całej mapie to tego jeszcze nie grali. Ale dobra, dobra. Ty idź sobie. Pozdrowienia. Pracuję w kuźni, wytwarzając broń. Cały dzień spędzam na ostrzeniu mieczy i sztyletu. Naostrzyłem teraz setki ostrzy i znam się na swojej robocie. Jestem jednak dość niezdarny i cały czas się tnę. Potrzebuję mikstury, która szybciej wyle... No to wiadomo. Cyk. Tuptańsko. Tuptańsko, dokąd nocą tuptajesz. Cyk, cyk. I jeszcze raz. Wow, wow. Dobra, już. I wrzucamy. Mieszu, 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 mieszu. Jeszcze raz. Mieszu, 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 mieszu. Przybliżmy se. Wodu, 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 wodu. Trójeczka będzie? Jest trójeczka. Pompu, pompu. I leczenie ogra. Leczenie ogra. V9900. V dużo. Zapisz, ukończ. Mamy leczonko. Te grzyby też nam się powoli kończą. Bardzo proszę. No tak jak mówiłem, 35, no to nie jest oszałamiająca cena, którą możemy dostać na pewno. A co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Trzeba se radzić. I cyk. I 50 za mikstureczkę. W naszej wiosce stoi dom, w którym kiedyś mieszkała wiedźma. Zmarła dawno temu i od tego czasu nikt tam nie zamieszkał, ale ostatnio z domu dobiegają straszne krzyki. Teraz wieśniacy chcą spalić dom, ale niezwykłym ogniem. Podobno zaklęty ogień jest bardziej skuteczny. Nie wiem, czy to prawda, byku, ale... Grzyby się kończą? Grzyby się kończą, no. Nad grzybkami trzeba będzie pomyśleć. Masz grzyby, nie? Nie, kupi. Bardzo proszę. 60, no to te ceny ze 100 za miksturę to już jest bardzo fajna cena, nie? Fakt faktem, musimy popracować nad składnikami, bo nam się powoli ich po prostu kończą. Mam studnię na swojej posesji, z której ostatnio zaczęły dochodzić przerażające dźwięki. Z sąsiadami godzinami słuchaliśmy tych dźwięków i sądzimy, że to potwór. Postanowiłem więc wyrzucić bombę. No to dobra, to rozpierdziel studni, bardzo proszę. Cyk. Jest i bomba. 105, proszę bardzo. I 50 prawie możemy ugrać. No to już jest fajna cena. Jakbyśmy po 150 dostawali za miksturę, to... po prostu złoto. O, poziom popularności 6. Witaj, dobrze cię znów powitać. Ładna pani. Mordo, ale ty drogo to sprzedajesz. Bym powiedział, że strasznie drogo. Jakbym chciał kupić te 6 i utargować, ile utarguję? 50, no dobra. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Mocno się targuje, bo trzeba się rzeczywiście naklikać. No i dobra. Strasznie drogo to sprzedajesz. Te ogniodzwonki mógłbym jeszcze trochę kupić. Lodowy owoc. No mordo, no. No fajna jesteś, ładna jesteś, ale co z tego? Drogo to masz. Geralt! Mordo! Witaj, alchemik. Nie podrobię tego głosu. Pomóż mi uzupełnić zapas mikstur. Miałem trochę przy sobie, ale łowy okazały się szalone. Zaraza. I musiałem wypić ostatnią kroplę. Potrzebuję mikstury przyspieszającej gojenie się ran. Mówisz i masz, nie to. Bardzo proszę, cyk. Tylko, panie Geralcie, mógłby pan więcej rzucić. Mógłby pan rzucić więcej tych monet, orenów, czy czego ty tam masz. Cyk. Ostatnio postanowiła, że będę uprawiać mały ogródek na balkonie. Kupiłam i ustawiłam już wszystkie rośliny, ale rosną one w nieskończoność, a teraz chcę mieć przepiękny ogród. Co zrobić, żeby rośliny rosły szybciej? Mamy rozwiązanie, bardzo proszę. Terraria się kończy, wszystko się kończy. Aha, i lawokłorzeń tu jest użyty, patrzcie. No ale dobra, dajmy, czyli lawokorzeń, pewnie za lawokorzeń. Za te droższe składniki dają więcej hajsiwa, więc to też dobrze dla nas. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Jeszcze raz. Cyk, cyk, cyk. I cyk. I 114. W okolicy krążą plotki o czarowniku z dziwną blizną na czole. Moja jednostka dostała rozkaz aresztowania go, ale czarownik ma pelerynę, niewidkę. Potrzebuje mikstury, przez którą stanie się widzialny. O, proszę. Mikstura, przez którą stanie się widzialny, czyli magiczne widzenie pewnie, ty mordo, chcesz, co? No i zaczynają się schody, bo przestaliśmy robić mikstury, tylko w sensie szukać nowych. I gdzie to może być do cholery? Tu jest w dół. Tu jest w lewo. I tu jest do góry. I tu też w prawo jest. Dobra, ene, due, like, fake. Do góry. Albo nie. Dobra, do góry, koniec. Idziemy do góry. I teraz tak, pasuje. Pasuje znowu wywalić leczenie ogra. Dlaczego? Bo jak tam dojdziemy i okaże się, że to fajnie będzie zapisać miksturę. A to jest dosyć łatwo zrobić. Czym możemy iść do góry? Wiatrokwiatów mamy sporo. Wiedźmogrzyba użyjemy jednego, żeby po prostu sobie tak na skośkę pójść. Dokładnie, cyk, cyk. I do gara. No i teraz tak. Wiatrokwiat raz. Cyk. I mieszu, mieszu, mieszu. I wiatr... No właśnie. A tu nic nie widzę. Jak tu są kości, to jest przypał, a mam wrażenie, że to są kości. Więc zróbmy jeszcze raz. Wiedźmogrzyb. Tupu, tupu, tupu. I zobaczmy, dokąd zajdziemy. Nie, to nie były kości, o kurde. Dobra, tupu, tupu. Jeszcze raz, wiatrokwiatem. Tu są dwie kreski, by the way. Dokładnie. I teraz w lewo. Ogniodzwonek będzie idealny do tego, tak mi się wydaje. No. I teraz tak. Woda. Miejmy nadzieję, że trafimy. To może być trudne. Cyk. Ja już wiem, że nie trafimy. Nie trafimy. Trafimy? Będzie to? Będzie? Jest! Machu, machu. Mikstura skoku, mordo. Nie tego chcieliśmy, ale dobra. Zapiszmy to. Tylko jak my to nazwiemy? Jak my to nazwiemy? Raz, dwa. Dwa, trzy. Nogi gadżeta. Zapisz, ukończ. Dobra, mamy miksturę skoku, tylko no nie tego chcieliśmy. Tu jest kolejna krecha. Pytanie, lecimy tam strasznie daleko to jest. Tu mamy krechę. Dobra, spróbujmy te, które na razie odkryliśmy. W sensie nie po drodze, to idźmy teraz w prawo. W prawo dojedziemy. Wodokwiata nie chcę używać. No lipa jak 150. Bo chyba będziemy musieli. No ale z drugiej strony możemy też użyć moczarogrzyba na przykład. Zrobimy mu tuptańsko. Razy dwa. Ja wiem, że zjeżdżamy w dół. Wiem, że zjeżdżamy w dół, ale zawsze się możemy podnieść do góry. Powerade. No i tu już nie pojedziemy, tym nie zaszalejemy. Dobra, niech będzie ten jeden wodogwiat. Tym jeszcze możemy iść w prawo. Niech będzie wodokwiat. Cyk, cyk, cyk. Mhm, wiatrokwiat teraz. Tylko, panie kolego, co my będziemy usuwać? Właśnie nic. W sensie... Trucizna też była blisko. Truciznę możemy. Brudkę na teściową możemy spróbować usunąć. Zobaczymy, zobaczymy. Do czego to się potoczy. Jak to nie będzie prawdziwe widzenie, to se darujemy. A pojedźmy tym zakręconym bluszczem. Może być ciekawie. Jak tym pojedziemy. Tupu, 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 tupu. Cyk, 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 cyk. Ty, to jest dalej niż myślałem. To jest dalej niż myślałem. Cyk, cyk, cyk. Dajmy sobie... Handel pewnie, że tak. O, mamy to. Tylko teraz pasuje delikatnie do góry. Zróbmy tak. O, o proszę, no. I teraz... Aha, woda. Hej, nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Delikatnie w dół, jakbyśmy zjechali. O, myślę, że... No nie, to nie będzie dobre. Tak chamsko, chamsko w dół musimy zjechać. To też nie będzie dobre. O, terraria, kurde. Strasznie dużo składników nam na to idzie. Ale dobra. Przybliżmy sobie. Maksymalnie ile się da. I spróbujmy zrównać te linie. Woda. Jeszcze w dół. Cyk. No i dobra, i co nam to wyjdzie? Jak nieprawdziwe widzenie, to nie wiem. Jeszcze troszkę wody. Mamy trójkę. Dobra, trzymamy kciuki. Co? Mikstura urodzaju, która wchłania nam, no, dosyć potężne ilość składników. Ale dobra, no usunijmy tą trutkę. Usuńmy trutkę. Ukończ, zapisz. Ukończ. Mamy miksturę urodzaju. Mocna mikstura urodzaj. No kurde, no mordo, no nie pomogę ci. W sensie nie wiem gdzie to jest, a zaczyna mi brakować składników. Zajechaliśmy tak daleko. Mamy jeszcze opcję w dół. Mamy tu dwie opcje w dół są. By the way. Tu jest jeszcze jakaś opcja. Tam daleko też jest opcja. Ojej. Ojej. No nic, no nic, no nie pomogę ci. Wraz z przyjaciółmi znaleźliśmy mapę z czerwonym krzyżykiem, a sądząc po układzie mapy, miejsce jest położone dość blisko. To musi być zakopany skarb. Możemy dotrzeć tam przed zmrokiem, ale będziemy potrzebować źródła światła. Bardzo proszę. To akurat mam. Cyk. I ją sprzedamy za 70 z hakiem. Dobrze mówię? Nie, więcej. 81 maksimum. O! Troszkę mi zjechało. I bardzo proszę. I cyk, dobra, dobra, mamy to. Mikstura urodzaju z rozdziału 4. No nic. Magiczne widzenie nam zostały i 3 różne efekty. A 3 różne efekty przydadzą się... A tu nawet więcej efektów się przyda. To jest pewnie magiczne widzenie chyba, bo w sumie nie wiem, teleport. To jest kwas, to wiem. To jest kwas. Tego jestem pewien. Wszystko mamy oprócz kwasu, tego kręcioła i pękniętej tarczy. Pęknięta tarcza to nie wiem, osłabienie? Cholera wie. No nic, idziemy w Kimę. A także ja nazywam się Plastuch. Fajnie, że spędziliśmy razem trochę czasu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Chciałbym was zaprosić do subskrypcji kanału, lajkowania filmu. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło.